Dobra, gramy. Kryptafm. Po polsku trzeba docenić. I to nie jest na Steamie, to jest za darmo to już w ogóle. Spartiatix! Dzień jeden. O Jezus Maria, czemu takie czułe? O Jezus Maria. O Jezus Maria. Miarę. Chcę wierzyć. Dobra, o co chodzi? Co ja mam w ręku? To jest latarka, czy co to jest? Czy pistolet? 10 minut po 21. Czy po polsku? Mam więc zaszczyt powitać serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pożygród w audycji Krypta FM. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk i będę waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Kochani, co za dzień. Tak jak obiecywałem, dziś przedstawię naszym młodszym słuchaczom kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd, ale najpierw chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy, którą mogliście już słyszeć w dzisiejszym wydaniu wiadomości Radia Pożygród. Posłuchajcie. Może się pan przedstawić? Jędrzej Świergiel. Głośniej. Gospodarz. Panie Jędrzeju, niech pan opowie słuchaczom, co się wydarzyło. Ja pani powiem, jak tutaj w Gorzelach mieszkam od urodzenia i pierwszy raz wszystkiego widziałem, jak Boga kocham. Czyli co? Co ja mogę powiedzieć? No, w domu byłem, na mycie się gotowałem, bo już do spania chciałem iść i słyszę wrzaski, kotłowanie. Się ubrałem na szybko, wybiegam, w kapkach samych. No i o, to co widać. Zwierzyna tutaj porozciągana, rozbebeszona, tutaj koza moja leży. Za głowę się złapałem, myślę... Co leży? Koza. Ale potem patrzę, kury dwie martwe też leżą. Też poszarpane. Nie zabrał nawet, zostawił jak leżały. A wilk by zabrał. Czyli coś pan wie? Ja nie wiem, ale ja się domyślam. Ale to nie ma co gadać. Byle nie wróciło. Wie pani, ja po prostu chciałbym ludzi ostrzec, uważając się, że dobrze budynki zamykali. Dla mnie to jest niepotrzebne, żeby wiedzieć. Ty. Była taka pasta, że taki nie potwór przyszedł i prąd wyłączył budynku. Nie to wybrała. O tym? Rozbebeszone zwierzęta. Jak to się nazywało? Znalezione we wsi Gozdary pod naszym Bożygrodem. Powiem państwu szczerze, że po wysłuchaniu rozmowy ciężko mi się było już na czymkolwiek dziś skupić. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Dlatego też apeluję. Jeśli mieszkacie w Gozdarach, bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie redakcji Krypta FM, zapraszam do kontaktu telefonicznego podczas jutrzejszej audycji na żywo. Bądź, i tutaj ciekawostka technologiczna, zapraszam na nowo powstałe forum internetowe audycji Krypta FM, które znajdziecie na portalu internetowym naszego radia. www.bozygrodfm.pl. Moi drodzy słuchacze, to jest oczywiście temat, który zdecydowanie warto pozostawić dorosłym. Jednakże, tak jak obiecałem, dla was również dziś coś przygotowałem. Spisałem kilka porad dla młodego łowcy, które na pewno przydadzą wam się podczas własnego śledztwa, które przeprowadzić możecie na własnym podwórku. Oto one. Po pierwsze, zaopatrzcie się w dziennik, w którym będziecie prowadzić swoje zapiski. Szukanie kryptydy to tylko połowa pracy kryptozoologa. Przed wyruszeniem w teren warto wiedzieć, czego w ogóle szukamy. W dzienniku Bonzel. Nie ma cię. Dzięki. Zapisujcie więc konkretne zadania. Perm. Takie jak odwiedzenie konkretnego... Bo nie mógłbym ci tej małto dać. Badać. Jeśli chodzi o pomysły na zadania, dobrym źródłem może mam być jakiegoś na buga. Nasza audycja, jak również nasze forum internetowe. Stary Disa, AH66 napisał, no git. Druga zasada. O, dzięki, Amy. Trzymajcie
Szukanie krypty to świetny czego? Na spędzenie wolnego czasu. To was, że to słuchać? W powietrzu. Jednak pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Oddalając się od domu, warto mieć ze sobą mapę okolicy, na której znajdziecie znane wam ścieżki. Pomocne mogą być również punkty orientacyjne. W ten sposób, tak długo jak zostaniecie na ścieżkach, zawsze wrócicie do domu. I trzecia zasada, najważniejsza. Powinna wam zawsze towarzyszyć osoba dorosła. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Badacz zjawisk paranormalnych musi pamiętać, że jego hobby towarzyszy wiele niebezpieczeństw. Eksplorując opuszczony budynek, łatwo skręcić sobie kostkę. A nasze lasy pełne są pokrzyw i koczastych krzewów. W towarzystwie osoby dorosłej zawsze będziecie bezpieczni. A ile ja mam lat? Tyle na dziś. Poradnik znajdziecie również w wersji tekstowej na naszym forum Krypta FM. Ja nazywam się Łukasz. Jak 14 w dupa. Była Krypta FM. Nie IRL tu. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Udanych łowów. Czemu Bonzela uciszam? A, bo on miał tego. On był na, jak to się mówi, na warunkowym. Dlatego. Ty, zobacz jaki piesek. Kurde, jak się to gasi? Ja pierdziele, jak się gasi? O, ku. Zobacz. O, pececik. Ty w ogóle spójrz na to mieszkanie. Co to są za lata w tej grze? Nie no, na pewno jakieś stare, jak jeszcze ktoś na forum korzysta z czegokolwiek. Mogę usiąść? A, użyj. Jak? Fy. Ej, zuba. Słuchaj, słuchaj. Słyszysz? Ten dźwięk, o mój Boże. Tak kiedyś brzmiały myszki. Tak kiedyś? Słuchaj, młody szczylu. To mówię do młodych, tak? Tak kiedyś brzmiała myszka. Niesamowite, to jest piękne. Piękne. Internet? Witamy. O, od razu mamy to forum. Dziwne obserwacje w Gozdarach. Tutaj to, co gadali. O, jakaś Monia coś napisała. Zobacz. Jeśli oczekujesz, że znajdziesz na tym forum odpowiedź na pytanie, jak jest w tytule. Co? Zamykam wątek? Ty masz Matkę Boską Freją Harą. Chwała administracji forum? Co w dupę? Dobra, jakieś odklejusy. Dziwne zachowanie. Konsoli do gier. Co? Dobra, nieważne. Obserwacje to jest to, co gadali w radiu. To też chyba nieważne. Dobra. Galerii nie ma. Pulpit. Zdjęcia. Co to? Co jest w dupę? Obcy zaczęli inwazję na Polskę? Ej, my jesteśmy w Polsce. W ogóle w Polsce jesteśmy. Myślałem, że to takie tłumaczenie tych nazw, miejscowości i tak dalej. Boingo i psi tresują dinozaury. Dobra, jakieś Digimony. Chcę wierzyć. Spójrz na to. Mój kolega miał takie coś, stary, zamontował jeszcze w latach 90. na ścianie. Takie na ścianach panele, to kiedyś tak ludzie mieszkali. Dyplom za wyróżnienie z konkursie. Coś tam. Tu matka pewnie siedzi. Patrz, pokój w krzesło w przedpokoju.
Ej, możemy wyjść. Idziemy? Ej, zobacz to! Wisła, Bożygród. Ej, zobacz, to jest polska wieś. Porypane. Aha, muszę to forum więcej czytać. Dobra, dobra. Już czytam. Tylko tak chcę się przejść. Po trochę po tym. Ty. Polones. Ja pierdzielę. Komórki. Co to jest? Remiza? Co jest w dupę? Ej, fajnie! Ty, prawdziwy klimat polskiej wsi, nie? Spójrz! Fajne. To nasz pokój. Dobra, idę to forum zerknąć i zobaczymy, co tam mówią. Już, już, chciałem się rozejrzeć. Czekaj, a coś jeszcze mogę kliknąć? Czy tylko spanie i komputer? Dobra, wejdźmy na forum, zajrzyjmy, co tam mówią. Ale te dziwne obserwacje chyba patrzyliśmy. Przedstawić Państwu odkrycie, jakiego dokonałem w okolicach Gozdar. O, to było w tej audycji w dzisiejszej. Miejscowa społeczność zaczęła napotykać szczątki zagryzionych zwierząt, okej. W miejscach, w których znajdowano poranione zwierzęta. Ta, dało się zauważyć dziwne zadrapania na drzewach. Okej. Donoszą spotkanie z dziwnym stworzeniem, które od jakiegoś czasu można spotkać w tych okolicach. Wydaje się, że jest ono połączone z zagadką okaleczonych zwierząt. Okej. Zaznaczam, że żadnej osobie nic się nie stało. A to było. Od jednej z mieszkanek dowiedziałem się, że nasza dzisiejsza istota porusza się na czterech łapach. Przypomina nieco psa średnich lub dużych rozmiarów. Aha. Co? Zdaje się być całkowicie czarny. Okej, ale wyróżnia się białe kły. Niemal świecąca para oczu. Stworzenie ma również podobno spiczaste uszy, które mogą też do złudzenia przypominać rogi. Zatem ciężko określić, czym dokładnie są. Mimo postury, która może budzić postrach, stwór jest raczej wychudzony. Niektórzy mówią nawet o tym, że może być ranny lub umorusany krwią. Pokrycie jest gęsą sierścią. Okej, są to niebywałe informacje. Macie jakiekolwiek informacje, mogą pomóc w śledztwie. Zapraszam do kontaktu. Dobra, pieprzenie. Jak to się cofało? A tu. Tu faku to jest to, co w radiu gadali, tak? Żeby tam po ścieżkach i tak dalej. Dziennik, no. A ja mam dziennik? To muszę poszukać. Nie wiem, czy mam EQ, żeby otworzyć. Jak się przemienić wy? Jak jest tytuła? O, teraz zakazuje jest publikowanie postów z tym, jak się przemienić wampira, wilkołaka, syrenę? Czy co tam sobie jeszcze wymyślicie? Są to istoty zupełnie zmyślone, które nie występują w realnym świecie. Czekaj, jeśli pojawi się taka, taki na forum użyty, okej. Czekaj, ale to jest forum o jakichś potworach z dupy i zakaz jest mówienia o tym, jak się zmienić wilkołaka i syrena? To by pasowało. Moja konsola zaczęła się dziwnie zachowywać. Mam wrażenie, że jakiś demon mógł ją opętać. Myślicie, że może ktoś... że ktoś może rząd ma możliwości dostępu do urządzeń, które mamy w domach? Ostatnio widziałem taki artykuł, że zakładane są podsłuchy w komputerach, że mogli nas inwigilować? Straszne, jeśli to jest prawda. Teraz zacząłem się obawiać, że może i mój sprzęt może być opętany przez podsłuchy. Co jest? To chyba ciebie opętało, a nie tam konsolę. Ej! Tak patrzę na czat. Skolma, sąsiad.
I ktoś jeszcze by pasował, tak by wiadomość napisał raczej. Że te trzy osoby po bardzo podobnym stylu by napisały, takim kretyńskim. W sensie takim ciekawym. Przepraszam, Skolwa. Chochlik przypominał o tym, że obrażenie użytkowników w forum jest zakazane. Widzisz, ja też się obrażam. Tak naprawdę to ja opętałem twoją konsolę. Jedyne co zostaje ci zrobić w tej sytuacji, to poświęcić ją w ofierze dla mnie. Powinieneś wysłać, okej, okay, pocztówkę H66. Okej. Światła nad Bożygrodem. Ty, zdjęcie mają! Chciałbym przedstawić wam pewną historię, która wydarzyła się naprawdę. No więc wczoraj wieczorem wpadł do mnie kumpel, żeby oglądać mecz MKS Miłobędzin Sierpczyca Lipowo. No i się zaczęło. Kumpel mówi, żeby spojrzeć przez okno. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają reflektory samochodu. Podłużne światła, takie same zaczęły krążyć nad lasem. I zapewniam, że nie były to światła samolotu. Dlaczego? Po pierwsze, obiektywów było mnóstwo. Co? Obiektów w jednym miejscu. Dwa zniknęły. Znikały i się pojawiały. Co w dupę? Trzy wykonywały ruch obrotowy na niewielkiej średnicy. Wyszliśmy się przypatrzyć. Znikały, pojawiały się, oddalały, przybliżały. Ale to nie wszystko. Zadzwoniłem z dawnego, z domowego na komórkę ojca, który akurat wracał z pracy. Powiedzieliśmy mu o tym i on też to widział. Jak już przejeżdżał koło lasu i zrobił temu czemuś zdjęcie, niestety obiekty nie są widoczne wyraźnie. Starałem się je przybliżyć, ale nie widać ich dużo lepiej. Ciotka, która mieszka niedaleko nas, też mówiła, że widziała. Dziwna sprawa, co nie? Wydaje mi się, że to może być jakaś technologia kosmitów, którzy przylecieli coś w tym lesie zbadać i dlatego tak krążyły te obiekty, okej. Okay. O nie, a co jeśli przylecieli po mnie? Albo jakieś służby mnie szukały, bo wiedzą, że jestem wilkołakiem. Ta, ty masz jakiś kolegów? O, Skolma, rzeczywiście. Skolma? Sąsiad? Kurde, co jest? Ty serio podkładałeś głos do tej gry? Przypominam o zasadach pisania na forum. Mi się wydaje, że to jednak nie jest żadna technologia kosmitów. Aj, jolk. Może świetliki, chociaż ich w ciągu dnia raczej nie byłoby widać tak dobrze, ale nie byłoby tak dużo. Może jakieś śmieci, które zostały zerwane przez tornado? Moi koledzy z piekła cię szukali w lesie, ale zorientowali się, że cię tam nie znajdą. Dobra. Szczerze to forum to jest forum od klejusów i raczej konto tu kasuję i wypieprzam. Już nigdy na nie nie wejdę. Moje przemyślenia. Dobrze mówię? czekaj. To my musimy iść spać w tym momencie, bo nic za bardzo zrobić nie mogę, a widziałem, że da się iść spać. A skąd ja mam zdjęcia? Przecież nie mam. Muszę aparat znaleźć. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie on jest? Widać go było? Ja robię zdjęcia, a ja mam inne itemy? Co to jest? Jak się itemy zmienia? O kurde. J. Zwłoki kozy u sąsiada. Ty, idziemy do sąsiada. P. Dobra. Aparat, pod którym mam, muszę znaleźć, czekajcie. O, M. M.
I nie wiem, gdzie, nie mam aparatu, nie wiem pod którym jest. Wszystko klika, miluje. Dobra taktyczka. Jest, E. 640 na 480. To na gramy żuli i na YouTube'a. Git. Pamiętaj, że E i J. Dobra, do sąsiada. Tu jest sąsiad. Chyba to jest sąsiad. Ale gdzie on by tą ko... Ty, jest koza! Ale co tak ciemno? Które to było? Mogę ją przesunąć do... Ty, zapalić mogę... Te? Będzie widać? A ja mam flesza? Idę to wstawić na forum. Ale wywołam gówno burzę. Idziemy, idziemy. Jest. Upload. Jest. Szybko, szybko, szybko. Jest. Witam, nawiązując do audycji, oto zdjęcie martwej kozy znalezionej we wsi Gozdary. Dobra, niech piszą. Fotolover 14. Czyli 14 lat, ilość postów 6. 3 gwiazdki na 5. Oni mają mnie za hejtera? Dobra, odpisali? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zobaczyć. IRONMEN2 dał na go. Dzięki, Iron Man. I 25 groszy. Dziadek, też chciałem TikToki, ale w sumie fajna ta palasida. Kto? Dzięki. Ja też. A. Ej, a jakbym coś zrobił w lustrze na go zdjęcie i wstawił na forum, ile by miało lajków? Takie teoretyczne pytanie. Muszę sprawdzić, czy ktoś skomentował. O, właśnie. Dobre pytanie. Boże, ale moją intro. To intro, nie? 10 minut po 21. To może oznaczać tylko jedno. Ja nazywam Jezu, ile ja spałem. Wysłuchacie audycji Krypta FM na antenie Radia Boży Gród. To zaszczyt być waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Dziś przyjmować będziemy telefony od naszych słuchaczy, ale najpierw coś, na co na pewno przepraszam, Skolma, czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje dotyczące ataku na zwierzęta gospodarcze w Gozdarach pod Bożegrodem. Na naszym forum opublikowane zostały wczoraj zdjęcia ciała kozy, która padła od tajemniczego łowcy. Zdjęcia przekazałem znajomemu weterynarzowi, który w ciągu kilku dni udzieli nam swojej ekspertyzy. Okay. Dziękujemy bardzo użytkownikowi Fotolover 4 za pomoc w naszym śledztwie. Nice. Nasza linia jest otwarta. Zapraszam więc do... A. Mamy pierwszy telefon. Oj, oj, oj. Halo, z kim mam przyjemność? Wiktoria. Witam cię, Wiktorio. Samica. Z czym dzisiaj do nas dzwonisz? Pani Wiktorio? Fluszed. Wykładam jeszcze. Co? No tak. Wisielec. Tarota kładzie. Ta istota z Gozdar. Tylko co ją tu przywiodło? Pani wykłada tarota? No, nic panu nie umknie, panie Łukaszu.
Wieża. Czyli co? Jakiś wysoki budynek? Może wieża radiowa? Panie Łukaszu, karty nie zawsze mówią do nas wprost. A, przepraszam? Gdzieś w tych Gozdarach jest miejsce mocy, gdzie to, co ziemskie, łączy się z tym, co poza naszym postrzeganiem. To są zazwyczaj miejsca naturalne, monumenty przyrody. Kiedy zgodzisz brodę? Ludzie do nich lgną. Łop bez brody. Ale żeby je znaleźć, potrzebny jest jeszcze kierunek. Rytwan. Czyli podróż? Dobrze pamiętam? Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. Co? Czyli miejsce to znajduje się... Słuchaj, szczawiu, gnoju jeden. Halo? No nic. Dziękujemy, Wiktorio, za ten zastrzyk magicznej energii. Mamy już kolejny telefon. Zobaczmy. Halo, halo. Witamy na scenie. Z kim mam przyjemność? Halo? Arkadiusz Hocholak z tej strony, z Bożego Rodu. Ty, to mój sąsiad. Panie Łukaszu, chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania całej redakcji Radia Bożym, bo umilacie mi bardzo wieczory. Ja zawsze chciałem zadzwonić i wam to powiedzieć i cieszę się, że dzisiaj mam okazję. To ja dzwonię. To bardzo miło nam słyszeć, panie Arkadiuszu. Również pana pozdrawiamy. Panie Areczku. Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym pan mówił, bo widzi pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gozdarach miała miejsce bitwa powstańcza w 1863 roku. I proboszcz, jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik Żyli. I ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Czy panu mógłby taką prośbę temu fotografowi przekazać, żeby on mi zrobił zdjęcie tego pomnika? Zrobi się. Przysłał? Mogę panu adres podać. Wie pan, panie Arku, ten nasz fotograf jest użytkownikiem naszego forum. Ej, do nas na priv napisze. To jest PDF. Ale może pan. Ej, to jest PDF jak nic. Prośbą. Wątku na naszym forum. Wierzę, mam 14 lat. Czy ma pan komputer? No, syn zostawił po sobie, ale ja nie używałem tego nigdy. A internet? Nie wiem. No ja nie wiem takich rzeczy naprawdę. Dobrze, panie Arku, to ja mam propozycję. Czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? I chętnie panu pomogę. Nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później dzwonimy. Dobrze? Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. I dziękuję jeszcze raz za miłe słowa dla naszej redakcji. To ja tak, ten dziadek to ja byłem, no. Mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. Jeszcze ktoś? Halo? Z kim mam przyjemność? Okej. Okay. Mój kot w Fortnite to? Ja jedno mam powiem. Tym nad lasem. Ty nie powiem. Ale nie wiem, czy jesteście gotowi naprawdę. Chodzi o Gozdary? Tak. Tym nad lasem. Jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście jeśli naszemu tajemniczemu fotografowi starczy odwagi. Rozumiem. Hunter 95. Czy jest tam może z tobą osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. No, cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak wiele osób. Klasik. To tyle na dziś. Dziękuję wam serdecznie za udział. Przypominam o forum naszej audycji, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszego śledztwa. Dobra, na forum czy ktoś się odezwał? O zdjęciu, to już jest popularna. To była audycja Krypta FM. A teraz, przepraszam, mam telefon do wykonania. Tymczasem udanych łowów. Pomnik, dobra, trzeba zrobić. Dziwne coś, niedaleko torów. Źródło dymu nad lasem. Dobra, na start.
pececik. Kurwa, na którym to się... Ja już się gubię bardziej niż ten dziadek, którym jestem ja. Co to w dupę było? Ej, co to była za morda w oknie? Kurde, jak wyjrzeć przez okno, bo mnie popieprzy. Dzięki Omni za subka. To nie był mój stary. Dobra, co napisali? Admin. Tego się nie spodziewałem. Fantastyczne zdjęcie. Dziękuję za pomoc w śledztwie. Możemy więc chyba potwierdzić słowa pana Jędrzeja. Makabryczny widok. Przekażę zdjęcie znajomemu weterynarzowi. Aha, to jest ten dziennikarz, czy tam... Jak on się mówi? Prowadzący. Chupacabra? Pasuje idealnie. Poluje w nocy, atakuje zwierzęta na gospodarstwach. Dosłownie wysysa kozy. Ja myślę, że to może być to. Mówi się, że Chupacabra ma pochodzenie pozaziemskie, więc może to jest jakoś połączone. A ja pamiętam, oglądałem kiedyś dokument o Chupacabrze, dokument w cudzysłowie, na Discovery, czy tam innym TLC. I baba mówi tak, że siedzi na balkonie w USA, podbiega do niej Chupacabra, popatrzyła się jej w oczy i poszła dalej. Ale nie zrobiła jej zdjęcia, niestety. Dzięki Assassin za 4 lata. Myślicie, że się mówiła prawdę? Ja jej wierzę. Czekaj, może to jest jakieś połączenie z tymi światłami nad Bożygrodem, o które ostatnio były w audycji. Mi to przypomina, jak na Pomorzu coś podobnego grasowało. Polowało na zwierzęta rolne. Pamiętam, bo w gazetach o tym pisali kilka lat temu. Mam gdzieś nawet te numery jeszcze. Poszukam i wrzucę. Edit. Mama na podpałkę użyła. Okej. Nie podoba mi się energia idąca od tego zdjęcia. Tutaj dzieje się coś więcej niż widać gołym okiem. Dobra, to jest jakiś furas, to luj. Ej! Wikusia, ty, to jest ta, co dzwoniła do radia teraz. To jest ta z radia. Mamy z nią kontakt. Ej, może napiszę hej, co to? Wychodzą pierwotne instynkty. Jeśli fotolover 14 ma odwagę, to niech idzie zobaczyć skąd ten flash. A dziadek napisał? Ej, dziadek nie napisał. Jeszcze nie wie jak? Zaczęłam przeglądać blogi, co tam piszą o tych gozdarach i pomyślałam, że to dziwne stworzenie, które się tu pojawiło, to jakaś demoniczna istota, nic dziwnego, jak jakąś emocję, jak uzewnętrznienie się demonicznych mocy w postaci tego stwora. Co? Dzięki Omni za suba lapajojo, witam, a mnie nie widać. Ajluj. Taka zjawa, może jakiś fantom, ale w fizycznej formie, bo jakiś jednak musiał te zwierzęta dopaść. Tak czy inaczej chcę się zgłosić, chcę się zgłębić bardziej temat i słyszałam, że jest miejsce mocy, w którym mogę się... A to ona gadała w radiu chyba o tym, tak? W lesie na wielkiej polanie niedaleko Gozdar i myślę, że warto jest tam się wybrać i zrobić zdjęcie, jeśli ktoś tam będzie, dobra. Ty, kociątko, kolejna, fluszed. Też słyszałam o tym miejscu. Podobno w tym lesie można odczuć niepokojącą aurę. Przerażające. Znachorka. Co? Jesteś z Damskie Forum. W tym miejscu. Dziękuję bardzo, Black Blue. 65 lat razem. Czas przejść na emeryturę. Jak to? Czemu trzeba... Co ty piszesz o tym? Co się stało? Ej, co to za informacja smutna podczas wspaniałej gry? Dzięki Hacer Gamer 7 lat. Ale co się stało, Black Blue? Weź mi na brief napisz, jak nie chcesz tu. Chyba, że nie chcesz. To wtedy o 7 i luj. Cześć, w tym miejscu miały podobno wykonywać być rytuały satanistyczne. Też o nim słyszałam. Spoko, Black Blue.
Widzimy tuch? Wiedźmy tuch. Skoro miały się tam odbywać rytuały satanistyczne, to może w trakcie ich wykonywania przywołano tę istotę, która siedziała schowana gdzieś w głębi lasu i teraz z jakiegoś powodu postanowiła stamtąd wyjść. Tak, Mateuszek, to ja tam te rytuały... Ej, ten bies to jest troll na tym forum. Wnerwia mnie. Ciągle tylko troluje ludzi, którzy naprawdę wierzą w duchy. Dzięki Omni za sobą dla Kisuri i Crashex. Czekaj. Chupacabra nie zrobiła zdjęcia. Czekaj, co? Siema dziadek, o co chodzi w gierce? Potwory. Dymy w lesie. Ja widzę, że wy prowadzicie jakieś śledztwo w Gozdorach i ja wam powiem, że widziałem jakiś dym nad lasem gdzieś w okolicy za domem sołtysa. Prawda was zaskoczy, ha, ha, ha. Może to miejsce, gdzie rozbili się kosmici. Wiem, że ja mam problemy z ortografią, o czym ciągle mi przypomina administracja, ale ty, Hunter, piszesz po prostu masakrycznie. Jolk mu kłóci się z kim? Przypominam o zasadach poprawnej pisowni. Nie powiem już, bo się Skolma obrazi. Więc nie powiem. Dzięki Omni za suma. Dziękuję bardzo. Zasłuchała Samsonek. Widzieliście ranking samochodów w tym roku? Masakra. Polaków nawet nie stać na kupienie sobie porządnego samochodu. Serio. Najwięcej jeździ Fabią. Haha, jeszcze ta Renówka na 10. miejscu. Porażka. Widzieliście ten plebiscyt na najlepsze auta? Serio, wygrała Alfa Romeo. Was chyba pogięło. Jakaś Honda na 7. Fiat na 5. Porażka totalna. Tyle dobrze, że na tym trzecim jest BMK, ale i tak powinna wygrać. Co jest? Co ty piszesz? Przecież Alfa Romeo to jest totalny koks. Nie zdasz się zupełnie. Pociągi i tak są dużo lepsze. Co jest w dupę? Czekam przed twoimi drzwiami. No nie pisz tak. Jak zacząć z tarotem? Hejcia, postanowiłem podzielić się z wami poradnikiem, jak jeśli chcecie zacząć z tarotem. Ja wykładam od kilku lat, mam dużo wiedzy na ten temat. Talia tarota ma zazwyczaj 78 kart. Dzieli się na wielkie arkana. Dobra, dobra. Przy wybieraniu talii ważne jest wasze połączenie z talią. Ma ona szczególną moc i więź. Jeśli została wam podarowana przez bliską osobę. Intencje są najważniejsze. Skipurasa. Dlatego wiąże się z nimi równie ważna, bo karta mogła obrócić intencje przeciwko wam, a tego nie chcemy. Wróżki na telefon to oszustki. Nie znacie ich intencji i ich to rytuał wykonujemy w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie. Stawiamy karty rytuał, dobra, coś tam, nie chcemy niszczyć przyrody, to czego nie robimy, to nie zadajemy pytań o śmierć, ciążę. Przy stawianiu musicie dążyć do tego, to się stanie samo z siebie. Chodzimy w towarzystwie, dobra, dobra. Ja mam takie pytanie, czy można łączyć wróżenie z kości, stali i czy można zmienić miejsce wykładania tarota, jeśli wykładało się go w jakimś jednym. Tak i tak można łączyć. Masz naprawdę dobrą wiedzę na ten temat. Ja wykładam tarota od dawna, bardzo się cieszę. Kto tak w ogóle pisze? Wy serio wierzycie w te bzdury? Proszę o zachowanie szacunku. Dobra, dobra, nie będziesz mi mówić, co mogę, a co nie. Jezus. Powag. Dobra, dobra, zamknij dupę. Pomnik powstańczy. O, ej, zobacz, jaki ma obrazek. Dzień dobry, pan Łukasz pomógł założyć mi konto na forum, dlatego piszę tutaj z prośbą, którą miałem podczas audycji. Przypomina mi się, że w kościele parafialnym w Bożegrodzie powinny być zapiski o tym pomniku. Może to stworzenie, które pojawiło się w Gozdorach, wylazło z grobów na cmentarzu. Księża kościoły, tfu, kończymy ten temat. Znachorka, chętnie bym się wybrał. Niestety nie mam nikogo, kto mógłby pomóc mi tam dotrzeć, ale dziękuję za informację. Arkadiusz. Ej, on serio pisze jak stary dziadek. Bo ja też tak, bo oni tak piszą. Dzięki Zreku za prima. Dzięki.
Dobra, to chyba tyle, tak? To było J. J, a to było E. Pomnik na cmentarzu. Dom, cmentarz, sołtys. Ty, a ta morda, co wystawała z okna? Zerknijmy, czy tu jest nadal. Tu jest okno. To diabeł? Ty, od dwóch dni koza leży u sąsiada na ziemi. Czemu z tym nic nie zrobią? Dobra, czekajcie, czyli tak, idziemy gdzie najpierw? Pomnik na cmentarzu. Dom, czyli musimy wyjść w lewo, tak? I będzie cmentarz. Ej, zobacz, no wieś polska. Pyły górą. Tylko psów nie ma, nie szczekają psy. Nierealistyczne. Ty, zgubiłem się już w dupę. Rozdajesz subak, to pierwszy ten lepszy? Okej. Okay. Ej, zobacz! Jakiś biznesmen tu chyba mieszka. Ej, tędy jest droga na cmentarz? I do sołtysa? Tak to wygląda, nie? Ty to żuk? Ej, nie ma cmentarzu, to nie tu? Szczać mi się chce. Dzięki, on mnie zasuwa dla kam. Muszę siku iść, też pójdźcie, bo jak coś nas wystraszy, to może być nieciekawe, dobra? Zaraz wrócę. To było coś strasznego? Jak ciebie nie było, to coś przebiegło? Co? Nie kłam. Papaj biegł? Ej, chyba źle idę na ten cmentarz. Powinien już być. Chyba źle skręciłem, wiesz? Nie pisz tak. W sensie... Cześć, to jest ten dym, co miał być? Albo ja źle skręciłem. Nie no, już by był ten cmentarz. Coś źle poszedłem. Ja chyba idę do bunkru przypadkiem. Czy ja poszedłem w złą stronę? Wygląda, jakbym do bunkru szedł. Jak mogę iść dobrze? Taki kawał by był cmentarz?
kurde. Coś słyszałem. Co tu miało być? Pomnik. Tu jest coś wysokiego, może to to. Nie, to jest drzewo. Tu jest jakiś pomnik, ale czy to to? Chyba jedyny, jaki widzę. Zrobię zdjęcie i zobaczymy, czy się zapisze, czy nie. Tak, to to. Dziwne coś niedaleko torów. Torów? O Jezu, to jest na drugim końcu. A co poza tym? Źródło dymu nad lasem. O chłopie. Co to było za płotem? Gdzie? Nic chyba nie było. Idźmy po prostu. Uciekaj, puch. Juch. Dobra, idziemy tutaj. Ej, tam jest dym. Widzisz? To chyba o to chodzi. Pójdźmy tam. Co ty na to? O ja pierdziele. Nic w dupę nie widzę przez te zboże, czy co to jest. Ty. Ja pierdziele, słyszałeś? Gasimy to? Czy nie? Co za mną? Nie ma za mną biseksa. Czym to zgasić? Naszczać? Nie mam czym zgasić. Idę stąd. Bo jeszcze będzie na mnie. Usiądź na tym. Tak się dymi, tylko ja się zainteresowałem w dupę? 14-latek? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Dziwne, nie? Śmieci ktoś pali. No. Rel. Dobra, musimy wrócić na traskę. Wtedy będzie widać, gdzie iść w miarę. Hunter się zastanawiał, no wiem, ale to, że się Hunter, nie wiem, czy ja dobrze idę. Zgubiłem się już. W teorii powinienem wracać do domu. To nie nasz dom? Nie, z prawej będzie. Ta, jest, to jest nasz. To idziemy tam. I do stacji. To miało być na torach, tak? Dziwne coś się daleko torów będzie. Tylko jak? Ej, bo my wychodzimy z tej. Z Gozdyr.
Jak widzę ten gameplay, to aż mi się przypomina wycieczki do piekarni po chleb o 6 rano. W sensie? Szukaj na drzewie, okej. Okay. A ty też znasz tą grę, Blago? Nie, to nic. To chyba liść. Dobra, idźmy stąd. Piję przepo. Niedaleko torów miało być. Co to jest? Co za horror? Coś tam na K. W tych lasach grasuje bestia z Wadowic. Tuch. Kiedyś z parku narodowego wychodziłem w nocy, pamiętam. Mega creepy to było, tam dużo zwierząt dzikich. Jakbym umarł, to byś nawet nie wiedział, widzę. Ale to też było nielegalne, to nie mogę o tym mówić, bo mnie zgarną. O ja pierdziele, i co teraz? Dziury szukamy? Żeby przejść? Ty, ja źle poszedłem, czy co? Ty, no tu nie powinno być stacji? Czyli jaki kod? Nie mam kodu. Jak się kod wpisuje w ogóle? Ale tu nie ma torów. Torów tu nie widzę. Aha, automatycznie wpiszę. Ale czekaj, to jest to miejsce? No bo zobacz, mieliśmy ten z prądem, no to powinno być gdzieś tu. Dziwne, coś niedaleko torów. Czy to jest dość niedaleko? O znak zapytania może chodzić? Ta? To w ogóle źle poszedłem. Ja jestem na bunkrze? Co ty gadasz? Ty, a możliwe, że ja jestem na bunkrze rzeczywiście. Chyba, że widz troluje. Gdzie wujek Adolf, jak na bunkrze? Pytaj się o takie rzeczy. Wiesz, że przegiąłeś. Nie no, to nie jest bunkier, bo za daleko. Zobacz, jak się długo idzie. Poza tym ja poszedłem w prawo, no to jak trzeba było, no. To chyba było dobrze. Bunkier jest tam, w tą stronę. Spójrz. Tam jest bunkier. Tam jest stacja. Mam pytanie, nie możesz robić zdjęć w dzień? Nie. Ten w kółku znak zapytania. No ale to jest daleko od torów, czy nie? Czy to jest niedaleko dość? Tak na oko. Gdzie był dym?
A, dym był tam, rzeczywiście. Nie, dym był tam. Jak jest sołtys w prawo. Bo tylko sołtys może mieć tyle zboża przy domu. Nikogo tu nie stać, tu są same biedaki. Więc na pewno tam był. No dobra, możemy pójść tu, ale czekaj, to my wracamy się i pójdziemy stamtąd po drodze, czy lasem pójdziemy? Bo jakby nie patrzeć, mogę iść tu na pałę i dojdę. Luj. Dojdziemy tędy na skrót. Nie zgubię się, spokojnie. W audycji kazali się trzymać ścieżek? Dobra, ścieżkę to zapieprzył ten reporter z dupy. Gówno wie, gówno widział, w gównie był. Ja ogarniam ten temat lepiej, bo tu mieszkam. Z dziada pradziada jest ta ziemia moja. Dobrze, idę. Rzeczywiście to może być gdzieś tu, no. Ten znak zapytania. Tak na oko to gdzieś tu już. Jak uważasz? Gdzieś tutaj to będzie jak nie wiem. Czemu RB będzie przy drzewie? Co to? Co tu za dźwięki? Co to w dupa jest? Co jest w dupa? Rzymianie tu byli. Robię fotę ku pamięci. Iluj. Ucichło. Zmywamy się stąd, panowie. Do kompa i na forum. Trzeba poruszyć umysły. Może dziadek pomoże. Co jak znalazłem? Ja jestem teraz w tupie. Tutaj, dobra. Się obok cmentarza. Maluch. Maluch kac. Kac min. Panowie, mam dowody. Mam dowody. Szybko, szybko, szybko zdjęcia. Pyk, upload. Pyk, upload. Pyk, upload. Moja galeria? Gdzie są moje foty? Pytam się. Co okno? Nie strasz mnie. Ej, dodałeś te fotki? Nie ma. O, jest! A, one się przesyłały.
Rzuca tutaj zdjęcie pomnika, o którą pan Arek prosił. Okej. Udało mi się znaleźć coś takiego w lesie, jak widać na zdjęciach. Wikusia, udało mi się znaleźć to miejsce mocy, o którym mówiłaś. Okazało się być ono ogromnym drzewem na środku polany w lesie. Oczywiście wstawiam jego zdjęcia. Dobra, Wikusia zagadana już. Ej! Nie, to wszystko. No koza nie ma nowych, no. Czy ma? Nie podoba mi się energia. No było i poszedłem to zobaczyć. Dobra, Dobra. Idziemy spać. Lekcje się odrobi przed lekcjami. W dupie ze szkołą. Jestem na tropie UFO albo Chupacabry. Jakby jakiegoś PDF-a. Oho, audycja. Dawać. Co tam w trawie piszczy? Mamy 10 minut po 21. Ja nazywam się Łukasz Martyniuk. Witam wszystkich słuchaczy audycji Krypta FM. Tak, na antenie Radia Boży Gród. Jak zawsze będę waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Okej, dawaj. Moi drodzy, chciałbym zacząć od podziękowania naszej wspaniałej społeczności, czyli wam, za ogromne zaangażowanie w sprawie gozdarskiej kryptydy. Dzięki waszej aktywności na naszym forum internetowym nasze śledztwo nabrało pędu. Ja nadal czekam na ekspertyzę od lekarza weterynarii dotyczącą zdjęcia zagryzionej kozy. Natomiast nie przeszkodziło to wam w eksploracji kilku ciekawych tematów. Co? No nic nie ma. No. Opublikowane zostało między innymi zdjęcie pomnika upamiętniającego bitwę powstańczą, która swój finał miała w lesie w Gozdarach. O zdjęcie prosił pan Arkadiusz, który zajmuje się dokumentacją miejsc pamięci i kazał przekazać, że jest bardzo wdzięczny za pomoc. Myślę, że tę wdzięczność najlepiej obrazuje to, że zrobił to, wykonując do mnie kilkanaście telefonów na przestrzeni dzisiejszego dnia i z tego co rozumiem, już ma kolejne zlecenia dla chętnych miłośników historii. O. Pozdrawiamy, panie Arku. A jednym z dziwniejszych wątków, którego szczerze przyznam, kontynuacji się nie spodziewałem, jest rzekome miejsce mocy, którego istnienie sugerowała w poprzedniej audycji nasza słuchaczka, Wiktoria. Użytkownik Fotolover 14 nie tylko zdołał je odnaleźć, ale też wykonał jego zdjęcia. Ma być na nim stare drzewo, na którym widnieją malunki pentagramów. Według Formowiczu może to oznaczać aktywność satanistyczną, która swoje epicentrum ma mieć w głębi gozdarskiego lasu. Co Black Bloom? Na naszym forum. A tak, co do forum. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Moi drodzy, korzystając z forum, starajmy się przestrzegać zasad netykiety. Pamiętajmy, że za monitorem znajduje się drugi człowiek. Wspaniałe czasy, gdzie się o tym myślało. Wszystkie wyżej wymienione wątki znajdziecie na naszym forum dyskusyjnym na stronie Radia Boży Gród. Teraz to już się leci z ludźmi do spodu. Ja nazywam się Łukasz Martyniuk, a to była Krypta FM. Mam jutro termin poprawki z zarządzenia, a oglądam streama. Dobra, tam poprawka, a jesteśmy na tropie Chupacabry, więc... Co ci ta poprawka, jak podbiją planety kosmici? Dobra, w dupę z tymi zadaniami, chcę poczytać forum, uzależniłem się. Wiadomości! Ty na priv ktoś napisał? Samochód? Ty masz tyle odwagi, chodzisz robić zdjęcia, to on dla ciebie zadanie. Wiem, że pod domem sołtysa stoi samochód z wgnieceniem z przodu i dziwnymi śladami. Jeśli masz tą odwagę, to mogę otworzyć bramę, więc możesz pójść i zrobić zdjęcia. Mam swoje sposoby. Kod do kłódki.
Arkadiusz, dobry wieczór. Wiem, że dokumentujesz dowody sprawy krypty. Czy mógłbym prosić cię o wykonanie zdjęć na opuszczonej stacji kolejowej, o której pisałem? Kod do kłódki 7203. 7203, zapamiętaj. Życzę udanego wykonania zdjęć. Arkadiusz Chochlik? Tak. Ty, Wikusia napisała. Mam takie przeczucie, że wybierzesz się zrobić zdjęcie tego bunkru, o którym stawiłam post, więc mam dla ciebie wskazówkę, jak go znaleźć. Po tym, jak dotrzesz do transformatora, dalej musisz podążać za gałęziami. Postaraj się tam nie zgubić, bo bunkier jest z dala od ścieżki. Okej, okay. Owo? Wikusia, owo. Dobra, czekaj. Puść mnie! Powrót. O! Trzy komenty pod pomnikiem. Dziękuję bardzo za zdjęcia. Bardzo ładnie wykonane fotografie. Bardzo niepokojące są aury, które biją ze zdjęć związanych z tą sprawą. Mrożąca krew. Ej, zobacz w ogóle, jak ona pisze. To widać, no. Stare czasy internetu. Wyobrażam, wybrałam się zobaczyć te zapiski w parafii, o których pisałam pod postem pana Arka i zdecydowane informacje, które znałam na ten temat. Co niepokojące, to pisz, o co chodzi. Zdenerwowali mnie. Ognisko. Co pewnie obsikane majty ze strachu były, haha. Przypominam o etykiecie i ortografii. Dobra, jak napisać do Huntera na priv, że mu głowę rozbije, jak się spotkamy? I żeby dał adres. Oczywiście to będzie w GTA. Nawet przez ekran czuję płynącą od jego aurę. Koniecznie muszę się tam wybrać kiedyś i na własne oczy je zobaczyć. Wikusia, uważaj na siebie, jakbyś tam szła i koniecznie mi później napisz o tym drzewie. Śmieszni jesteście, strachaj, ła straszne, jeszcze was duchy dopadną z tego drzewa. Pewnie jakieś dzieci sobie tam poszły bawić się w rytuały. Hunter, nie lekceważyłabym takich tematów, są rzeczy, o których nie masz pojęcia. Tak, jesteś chojrak, to możesz skończyć jako ofiara w moim kolejnym rytuale. Bies oburzający, dostajesz upomnienie za wstawianie gruźb. Mario. Ty, a coś pisali nowego? Szanowni Państwo, przypomina mi się, że w Gozdarach jest stara stacja kolejowa, ale z tego co mi wiadomo, obecnie jest ona opuszczona i zamknięta. Okej. Okay. Powinienem jeszcze pamiętać kod kłódki. Dobra, miałbym prośbę, żeby zobaczyć. Arkadiusz Chochlik. Ja też słyszałem o tej stacji, co więcej krążyły swoje czasy plotki o tym, że stacja może być nawiedzona, bo osoby, które przebywały w pobliżu, słyszały dziwne dźwięki, które wydawały się z budynku. Jednak wydaje mi się, że mogło to być po prostu dzikie zwierzęta. Było to kilka lat temu. Szkoda, że zamknięta tą stację. Dobra, idę tam. Robity samochód. Dzięki guysem. Jak poszedł speedrun? Siema, starcze, zawału nie dostań. 36 minut, ale może dzisiaj jeszcze coś zrobimy. Po 34. Jak ta osoba, co jest takim cwaniakiem, co stoi za robieniem tych wszystkich zdjęć, ma odwagę, to ja wiem o aucie, co stoi na jednym takim podwórku. A to nam na priv pisał ten Hunter. Taj, co niby z tym samochodem? Kryptyda nim do Gozdar przyjechała i je tu rozbiła. To pewnie sołtys potrącił jakieś zwierzę tym samochodem, wrzucił je do szamba, dlatego się zapchało? A teraz, żeby to ukryć, wścieka się, że szambo zatkało? Taka jest moja teoria. Jezus Maria, co się w dupę dzieje? Do szamba w pierwszy łosia. Widziałem te zdjęcia drzewa wstawione na forum i to miejsce jest totalnie tak samo tajemnicze, jak sobie je wyobrażałam czytając. Ale ja tak sobie jeszcze w lesie koło Gozdar jest bunkier, co? Ale ja tak sobie... Ty, ja dobrze czytam, oni piszą źle. Czyli nie widzi mnie, to oni źle piszą. Nieco poza wytycz... Bunkier jak bunkier, zbudowany jak...
Jako jakiś schron to nie jest taka ciekawe dla mnie, ale tak sobie pomyślałam, że skoro w tych gozdarach dzieją się dziwne rzeczy. Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Miało to, być. Kurwa, ładnie miały być 2H. No ale się udało zbić, no. Chciałem 34 minuty zrobić tym Sekiro i będę zadowolony i porzucam je. Dziękuję bardzo za donejciki. Ja tam kiedyś byłam, ale nie widziałam wtedy nic podejrzanego, okej. Okay. Czytałam kiedyś o tym bunkrze w archiwum Muzeum w Bożegrodzie i miało się w nim dziać podobno jakieś okropne wydarzenia. Okej, okay, ale nic nie ma napisane co. Wy to musicie wszystko wyolbrzymiać. Co ten bunkier ma mieć siebie wspólnego z tą sprawą? Jedyne co tam się działo, to jak poszliśmy sobie kiedyś z kolegami tam postrzelać ze sztucznej broni. Z patyków. Dzięki Webius za 12 lat. Dziękuję bardzo. Moja kolekcja modeli czołgów. Arkadiusz Chochlik. Dzień dobry. Chciałbym podzielić się swoim moją kolekcją modeli czołgów, które składam. Jednak zorientowałem się, że nie potrafię załączyć zdjęć. Panie Arku, może zadzwoniłby pan do mnie w wolnej chwili. Chętnie wytłumaczę co i jak. Panie Arku, żeby załączyć zdjęcie, musi je pan dać. Dobra, dobra. Które podobno, żeby dać zdjęcie. Ty, ale jacy pomocy dla Arkadiusza. Już wytłumaczę, trzeba mieć najpierw to zdjęcie zapisane w folderze. Dobra, dobra, pieprzenie. Idziemy widzowie na akcję. Więc tak. Co tu tak ciemne w dupie? Coś na stacji kolejowej uszkodzone. Ty, jakie upięć? 7 ila? Trzeba jeszcze zerknę. Coś na stacji kolejowej, uszkodzone auto Sołtysa, coś w środku bunkra. Co? Dobra, nieważne. Sołtys jest bliżej, nie? Sołtys, bunkier, stacja. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Ty, a czy mi się przewidziała, czy ta morda wtedy była w oknie? Była taka morda raz, nie? Sołtys. Nie było? To jak w dupę nie było? Była morda w oknie, no. Schizo. Nie schizo. Była, była. 7402 kod? Nie, inny był. 7 coś. 70 coś. To jest to auto? Nie, on miał otworzyć. Drzwi do Sołtysa. Psy powinny szczekać. Sołtys, ty jaka ziemia, ty tu pójdź, ty dom pójdziane. Jest auto. Robię fota. Ale obejrzmy je jeszcze. Czyli takie autko ma poloneza. Sołtys. Rzeczywiście coś uderzył. Ty myślisz, że wpieprzył do żamba, do szamba jelenia? Teraz udaje, że to nie on? Spudzian. I co miało być teraz? Bunkier. A to w drugą stronę w ogóle. Podoba mi się oprawa graficzna tej gry, dodaję mrocznej. No mi też się podoba, ja lubię w horrorach taką graficzkę. Zara jakiś ten spocuch napisze, że ma być grafika jak w tym, jak w życiu. Bo mu się z życiem kojarzy bardziej horror, jak go stary
Ale nie musi być tak jak u ciebie akurat. My lubimy taką. Pieprz się. Moim zdaniem ta grafika jak w życiu ma być. Aha, Mario. O tobie mówiłem. Cześć, co ja miałem zrobić? A, bunkier. Uważaj w bunkrze na owsiaka, bo on tam może eksperymenty. Jak owsiak? To jest coś związanego z uranem? Czy nie? Teraz mnie przestraszyłeś. Co to było? Chyba nic. Przesłyszałem się. Wracamy do domu, tuch. Nie. Ej, ale my będziemy musieli iść tędy przecież. Za chwilę. Jezu, się przestraszyłem. Lodówka. Bunkier. Dobra, do bunkra. Chyba tędy, ale nie jestem pewny. Się najwyżej zgubimy. Otwierasz whisky z tej okazji, Mario, że horror zrobiłem? To muszę rzadziej streamować horrory. Przeze mnie będziesz alkoholikiem. Także ja dbam o ciebie. Ej, gdzie... Ty, to jest bunkier? Czy to wydma? Wydmy. Ej, to może być bunkier? Teorii może być. To jest koniec mapy? Nie. To jak ja poszedłem w dupę? Ej. Siedem, dwa, zero, trzy kod. Okej. To niezły bunkier. Wiesz co to jest bunkier? Skolma, ja nie mówię o twojej chacie w dupę, że się warunki jak w bunkrze, jakby miała bomba atomowa spaść. Tylko zwykłym bunkrze mówię, no. Takim. Skolma, mówiłem już o tobie dzisiaj, opanuj się. Jezus Maria. Gdzie to jest? Nie no, trolujesz mnie, to nie jest bunkier. Gwóźdka? No. Jest. Ty wyzywasz? Nie wyzywam cię, przepraszam. Z góry. Ej! Co jest w dupa? Gdzie my w dupę jesteśmy? Cześć, tu będzie skrzynka? Ej, o co chodzi? Jak to możliwe? Ty, co jest w dupa? Przecież ja tędy szedłem.
O co chodzi? Ja ominąłem ten bunkier? Zagwózdka i luj, no. Czy tam... Gwostka. Ej, znowu to! To jest bunkier jak nic! To po prawej. Czy nie? Ty... Nie burger w dupę, tylko bunkier. Ej! Nie. Burger. Ej, bunkier! Bunkier! Ty, no, chyba bunkier wykopali z ziemi i zabrali do muzeum. No gdzie on w dupę jest? O, jest! No! Ej, poszedłbyś w nocy. O co tu w dupę chodzi, ty? Wiadro ktoś tu walił? Aha. Idziemy. A ja ten skrzek było wcześniej słychać, nie? Gdzie to? Siedem dwa ila? Co jest w dupę? Nie ma rzeki na mapie, czy coś. My nad morzem jesteśmy? Sambo. Sambo, co ty za... Pieprzyć tego sołtysa. Czekaj, tam się dymi. To my źle idziemy ogólnie raczej. Ale dobra, trzeba po prostu wyjść na drogę i wtedy już wszędzie dojdziemy. O, jest ten bunkier. To jest jednak dobrze. Dziwne, że świateł żadnych nie widać. To jest akurat popieprzone. Wcześniej chyba było widać ten pociąg światła z tej stacji, czy nie? Jest trasa. Nie. Tu, sup. Nie. Ja pierdzielę. Światło jest, dobra. Musimy wrócić do tego brzęczyka. I od niego pójdziemy jak? Prawo. Nie, czekaj. My jesteśmy tu już. Tu jest on. No właśnie. Jest. Aj, chłopie, chłopie. Ty nie wierzysz w dziadka?
Udało się, no, udało się. Fifka. Panie Areczku. Mapa mniejsza niż w Valorancie, a dziadek się gubi? Nie jest mniejsza. W Valorancie też się gubiłem, jak kiedyś grałem. Ale tam jest zaawansowana mapa akurat. Możesz iść w lewo albo w prawo. A. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jajek dał na Golibordę 7 zł. Dobranoc, dziadek i widzowie. Co dobranoc? Sieć, bo nie znasz zakończenia. Pod prysznicem się zgubić. Najpierw trzeba trafić. Ja... Czekaj, ci w dupę jestem. Co ja tu miałem zrobić? Coś na stacji, co? Wygląda jak stacja do AU. Ale zdjęcie zrobiłem. Oj, tam jakiś pluszak leży. Jakiś... To jest jakaś nora jakaś? Zrób tego zdjęcie też. O kur... To twój dom? Ej, ja słychać było warczenie, nie? Dobra, uciekamy. Był polski film o facecie, co się w wilka przemienia. Po alkoholu. To każdy. Polskie filmy są tylko o tym. To jest droga starego, co do szkoły chodził? No tak, tak. O 21 wychodził z chaty, żeby na 5 rano na WF dojść, nie? Dwa WF-y z rana. Trzeba się rozruszać. Wikusia warczała? Furaska? Ty, rzeczywiście, no. Jak się dowiesz, że to nora jakiegoś zwierzaka, furaska, nie mogę jej wysłać tego zdjęcia, bo będzie konkurencja, w sensie... Nieważne. Dobra, idźmy. Z Pudzianem o 5 rano. Ty, Pudzian zawsze wstawia TikToka. No, witam, 5 rano, trzeba biegać. A ludzie w komentarzach zawsze piszą tak: gdybyś jak ja 14 godzin na budowie zapieprzał, panie kolego, nie miałbyś siły tak biegać. Wygodnicki. Czemu tak piszą? Szkoda mi tego jest. Dobra. Trzeba wpieprzyć zdjęcia do internetu. Jak to się robiło, bo tam pouczali Areczka, też skorzystam z tej podpowiedzi. A więc tak, auto, upload. Diabeł. Czekaj, co to było? Nora. Oj. Nora. Gówniane te zdjęcia. I tego miśka wpieprzę.
właściwie, przecież to jest inna rzecz. Śmierdziel. Stawiły się. Udało mi się zrobić zdjęcie samochodu. Dotarłem do bunkru. I co jeszcze? I to. Dobra, idziemy spać. Bo trzeba odpowiedź na content dostać, bo inaczej uschnę. Fizyka. Okej. Dobra. Co okno? Nie było w oknie. Tak, FlexOPL będzie. Dziesięć minut po 21. Co jest? Ja nazywam się Łukasz Martyniuk, to jest audycja Krypta FM na antenie Radia Bożegród. Moi drodzy, ledwo dziś zdążyłem do studia, ale miałem kilka miejsc do obskoczenia. Myślę, że już wam przedstawię to, co tutaj mam. To nie będziecie mieli mi tego za złe. Psu jest. No tak. Moi drodzy, razem z pomocą służb rozwiązaliśmy dziś zagadkę bestii z Gozdar. Chciałbym podkreślić, że dziś... Ja pierdzielę, ty. Prąd mi odcięło. Muszę szybko się dowiedzieć, bo nie dowiem się, jaka jest zagadka. W całej wsi. Ty, ja mam iść tam? Gdzie brzęczało? O Jezus. O ja. Jezus Mary. Nie. Ja pierdzielę, ty, ja nie idę po ciemku, już wolę pod łóżkiem przez noc. Aparat? Nie no, jak aparat? No widzę, jedna kreska jest, ja pierdzę. Dzięki, sztugozaur. Dzięki. Much. Uch. Juch. Huch. Nie wiem, czy dobrze idę, ale chyba bym źle nie poszedł. Będzie brzęczało, jak będziemy dobrze. Ej, co jest? Asfalt jest. Ty, ja w złą stronę poszedłem z mieszkania? Ej. Co ty gadasz? Tam jest ogień po lewej. O kurde. No tak, ja źle poszedłem z mieszkania, bo mam po lewej ogień. Nie, co? Ej!
Ciemne jak w dupie u kogo? No lekka pomyłka. Tu nasza chata? Ta. Nie. Ta, źle poszedłem. Poszedłem w lewo. Zamiast w prawo. Klikera muszę pobrać. Biegnę na pałę. Jezus Maria, to dym. Ty no! Gdzie to? Bo to już skręca. Jest. Walę lotę do chaty. Ty, to jest jakieś tupe. Czemu to wydaje dźwięk jak jakiś tygrys? Albo lew. Locha z młodymi to była ty, w sumie racja. Ale nie, bo jak byłaby z młodymi, to bym już nie żył, zabiłaby mnie. Była bez. Świnia afrykańska. Może się jeszcze nie skończyło. Kurde, skończyło się już. Co tam w necie piszą? Drodzy słuchacze audycji, użytkownicy forum, mam przyjemność ogłosić Państwu, że udało nam się odwiedzić zagadkę bestii. Jeśli nie śledziliście, to lepiej usiądźcie, gdyż mam wam do przedstawienia niebywałe wiadomości, ale niestety mogą być one dosyć smutne. Piszę to natychmiast po potwierdzeniu informacji. Okej. Okay. Gdy wyszła ona z domu... Czekaj, co? Znaczy dziś pod ogrodzeniem... Gdy wyszła ona z domu po obudzeniu się, zauważyła, że w rogu jej posesji pod ogrodzeniem śpi skulone jakieś stworzenie, które zdawało się być ranne. Pani, która dostarczyła mi tych informacji, woli pozostać anonimowa, ale oto czego się od niej dowiedziałem. Nie hoduje ona żadnych zwierząt, więc dziwiła się bardzo, gdy zobaczyła to stworzenie. Ostrożnie do niego podeszła, upewniając się, że nie przestraszy istoty i sama pozostanie bezpieczna. I gdy była na tyle blisko, że mogła dokładnie się przyjrzeć, zorientowała się, że to pies, który do złudzenia przypominał opisywaną kryptidę, której tajemnicze pojawienie się we wsi staraliśmy się rozwiązać. Co? To mój pies. Oczywiście po tym, jak się ze mną skontaktowała, poprosiła o zapewnienie pomocy zwierzęciu, gdyż sama niestety nie była jej w stanie zapewnić. I właśnie w tym momencie mój znajomy weterynarz, który rozliczył na ekspertyzę w temacie zagrożenia i kozy, zmierza do Gozdar, aby sprawdzić, czy piesek potrzebuje pomocy. Mam nadzieję, że w dzisiejszej audycji będziemy mogli dostarczyć Państwu więcej informacji po tym, jak przejdzie on badanie i otrzyma pomoc, której z pewnością wymaga, postaramy się znaleźć mu nowy dom, ponieważ zdaje się, że został on porzucony przez kogoś i biedny szukał sobie nowego miejsca do życia, znajdując chwilowe schronienie na stacji kolejowej. Atakował zwierzęta zapewne z głodu, gdyż widać, że jest wychudzony i z pewnością
pewnością osoba, która pozostawi go, która będzie pilnować jego stanu zdrowia. Niestety mój znajomy, który wstępnie go nie ma okna, nie będzie w stanie zająć się tą kwestią, więc potrzebuję znaleźć tutaj jakiegoś ochotnika. Dobra, biedaczyna, kto mógł porzucić tego pieska? Ludzie potrafią być okrutni, ale ja bardzo chętnie go przygarnę. O! Furaska chce go przygarnąć. Smutne, ale dobrze, że piesek jest już w dobrych rękach. Wikusia, jeśli przygarniesz go, to koniecznie będziesz musiała mi wysłać jego zdjęcia. Mam już nawet pomysł na jego imię. Co powiesz na Burka? Panie Łukaszu, bardzo się cieszę, że sytuacja się wyjaśniła. Biedaczek pewnie dużo przeszedł i musiał być zdesperowany, skoro atakował te zwierzęta. Dobrze, że jest w dobrych rękach i otrzyma pomoc. Arkadiusz Chochlik. Wigusia, uważam, że będziesz odpowiednią osobą do zaadaptowania się Burkiem, ale gdybyś potrzebował jakiejś porady, dobra. Haha, wszyscy byli tak podekscytowani tą kryptydą, a to się okazał zwykły pies. Pieprzeniec. Ej, ale mi nie odpisali na foty i tak dalej. Już byłem popularnym użytkownikiem forum i to wszystko zaprzepaszczone. Idę spać. Pieprzone jest to życie. Bardzo miło jest mi powitać w dzisiejszym nietypowym segmencie panią Franciszkę Świergiel, wokalistkę zespołu Motyle, który zakończył swoją działalność w 1999 roku. Jednak dziś, dzielnie, no, Franciszką, mamy przyjemność zaprezentowania państwu jej solowego debiutu po latach przerwy. Pani Franciszko, co skłoniło panią do powrotu na scenę muzyczną i dlaczego akurat teraz? Po tym, jak niestety byliśmy zmuszeni okolicznościami niezależnymi od nas do rozejścia się jako zespół, ja nadal tęskniłam do tworzenia muzyki, która tak na dobrą sprawę od zawsze stanowiła ogromnie ważną część mojego życia. Przez 7 lat nie byłam w stanie do końca zostawić ze sobą tych wspaniałych doświadczeń, które przeżyłam wspólnie z artystami Motyli. Starałam się stworzyć własną muzykę. O, Hunter na czacie, witam. Z fotolowerem się zakolegowałeś? Ciągle wracałam do grania utworów, który skomponowałam chwilę przed założeniem zespołu. Miał on otwierać nasz pierwszy album, jednak nie trafił do jego ostatecznej wersji. Kilka tygodni temu mój mąż, słuchając jak wygrywam dobrze znaną mi melodię, sugerował, że no, mogłabym go nagrać, no, tak tylko dla siebie. No, na początku nie byłam zbyt przekonana, ale z czasem zaczęłam nieco oswajać się z tym pomysłem i pewnego dnia po prostu to zrobiłam. Gdy mogłam wreszcie odsłuchać tego nagrania, poczułam, że no to jest to coś, nie? Że to jest coś, czego szukałam. Zbyt długo starałam się na siłę odnaleźć siebie na nowo jako artystkę. Jest to bardzo wzruszająca historia. Czy mają może pani plany? Czemu piszesz tą emotkę, jak ona gada? Nie mam wpływu na to, co przynosi mi życie, jednak zrozumiałam, że mogę skorzystać ze wszystkich doświadczeń, ale które czemu ty jej to robisz? Ona się stara. A nie definiując siebie na nowo i kontynuując swoją podróż, ucząc się przede wszystkim akceptować przeszłość. Nie chcę zobowiązywać się do niczego względem mojej twórczości i zostawiam sobie przestrzeń do tego. No i żeby cieszyć się tym, co jest teraz, a jedną z takich rzeczy jest ten utwór, który właśnie wydałam. No dobra, zaśpiewasz czy nie? Chciałabym powiedzieć słuchaczom swój utwór? Drodzy słuchacze Radia Bożegród, mam ogromną przyjemność przedstawić wam utwór Wspomnienia, Pożegnania i Powroty, którego możecie wysłuchać już teraz. Franciszka Świergiel. Ten piesek fajny na tym, nie? Jaki schiza słucha radia, jak ma kompa na chacie? Burek. Ej, to ona z Burkiem. Kochani, jako że minął miesiąc od zagadki kryptyda z Gozdar, chciałem się z wami podzielić postępami, jakie zrobił Burek. Nabrał sporo na wadze i nie jest już tym wychudzonym i przerażonym. Ej, to jest Syriusz.
którym był wtedy. Ma się bardzo dobrze i zadowolony z nowego domu. Ja jestem przeszczęśliwa, że znalazłam tak wspaniałego przyjaciela. Cudownie wyglądacie. Jak dobrze, że Burek znalazł sobie osobę jak ty. Nie ma za co dziękować. Wikusia, bardzo się cieszę, że Burek wszystko dobrze. Widać, że jest zadowolony, że znalazł u ciebie dom. Arkadiusz Chochlik. Dobrze. Ej, to ja napisałem chyba lunatyk. Whip detected. Dobrze widzieć, że Burek trzyma. Dobrze widzieć, że Burek trzyma się lepiej. Dzięki, Hidenek. Sorry. Dzięki za 6 lat. Widać, że powierzyłem Burka w odpowiednie ręce. Bardzo uroczy ten Burek jak na bestię z Gozdar. Hader, ci zapieprzę. Ty podziękowania, zoba. Miałem ci okazję spotkać się osobiście z osobą, która pomoże cię znać z forum jako Fotolover 14. Bez pomocy na pewno nie rozwiązalibyśmy zagadki. Już ja dopilnuję, żeby łowy Fotolovera były jak najbardziej udane. Oczywiście osobiście, ej. Oni są razem? Jak nie, to nie wierzę wy. Fotolover 14, dziękujemy. Mam nadzieję, że będziesz kontynuować swoją pasję, bo zasz się na tym, co robisz. Arkadiusz Chochlik. Ej, co jest? Areczek jeździ na wózku. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję panu za nauczenie mnie korzystając z komputera, bo dzięki temu udało mi się znaleźć na forum historycznym przyjaciela, z którym dziś wybraliśmy się na pierwszą rekonstrukcję historyczną. Jestem panu wdzięczny, żeby... No nie pisz, że to jest... Jadą po ten, na zakupy, kupić dom. Już nieważne, nie powiem tego. Panie Arku, dla mnie to... Dobra, nieważne. Wspaniale jest widzieć pana w dobrej formie. Widać, że jest pan bardzo zadowolony. Cudownie widzieć, że pan się spełnia w swojej pasji. Okej. Ty Hunter, tak wygląda. Pokazał twarz. Muszę wam przyznać, że to polowanie na kryptydy wcale nie jest takie złe, jak się wydaje. Dzięki Fotolover za wkręcenie mnie w temat. Nie ma sprawy, czekam na kolejne wspaniałe wyjście. Dobrze idziesz, dzięki zagadce, dobra. I co, udało wam się coś już złapać, oprócz przeziębienia? Ej, zobacz, Chochlik? Chochlik i jest Arkadiusz Chochlik, ty... Areczek troluje na multikoncie. Pieprzony w dupa. Dziad stary. Syfa złapali. Iluj. Dobra, to tyle? Dzień. Nienawidzę dnia. Idę spać. Matka, słyszysz? Bo na forum jestem popularny. Ugotuj grochowej. Ej, fajna giereczka, co? Fajna bardzo. Pozdrawiam cieplutko mamę i tatę. Ty, co jest? To forum po 20 latach istnienia? I co, Arek, pan Arek 60 lat i Fikusia 14 są razem? W sensie po latach oczywiście mają więcej. Jak to nie? Z Burkiem jest. Ej, fajna giereczka, bardzo fajny klimat ma ta gra, zarubista jest. I za darmo to już w ogóle. Pan Arek już nie żyje, byłem na pogrzebie z Fotoloverem. O 7. Hunter, dzięki za informację. Smutną, ale prawdziwą. Ty, zobacz, pieski są. Ej, Burek to napisał. To jego nowi koledzy.
Słuchasz, latać też forum, idziesz zrobić zdjęcia i tak, no zarobisz to gierka. Ty, szczerze, jakby ta gra była na Steamie za parę groszy, wiadomo, to bym się nie obraził. Ale jest za darmo, to jeszcze lepiej. Cena idealna. Zobaczyłem coś strasznego, jak grałeś w grę, zobacz. Już. Ale co za strasznego? Ej, to jest przerażające. Widzicie to? Porypany to jest ty. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!